Druga część zaproponowanego przez rząd porozumienia zmierza ku przebudowie całego systemu, nie tylko wynagradzania nauczycieli, ale również doszusowania do standardów europejskich. Jeśli chodzi o podwyższenie pensum, powiedział w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W niedzielę wieczorem w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli strony rządowej i central związkowych poświęcone sytuacji w oświacie. Po zakończeniu rozmów strony poinformowały, że NSZZ Solidarność przyjęła propozycję rządu, a Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych ją odrzuciły. Szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz oświadczył, że rząd nie zgodził się na propozycję ZNP i Forum Związków Zawodowych, dlatego ZNP zaczyna strajk. Jak zaznaczył Dworczyk, rząd przedstawił centralom związkowym dwie propozycje. Jedna z tych propozycji była przed chwilą omawiana, czyli te 5 punktów. Jeśli mówimy o podwyżkach, to było 15% w tym roku plus dodatkowe elementy omawiane, poinformował. Dodał, że druga część porozumienia zmierza ku przebudowie całego systemu. Nie tylko systemu wynagradzania nauczycieli, ale również naliczania tych wynagrodzeń, również doszusowania do standardów europejskich z jednej strony w sferze wynagrodzeń, ale z drugiej strony też jeśli chodzi o podwyższenie pensum czy zrównanie do tych europejskich standardów w innych obszarach, podkreślił. Proponujemy, żeby wynagrodzenia nauczycieli wzrosły radykalnie. Zdaniem Dworczyka polskie pensum, które wynosi 18 godzin, jest najniższe w Unii Europejskiej. My proponujemy, żeby wynagrodzenia nauczycieli wzrosły radykalnie, bo z około 5000 do 8000, mówi o średnim wynagrodzeniu nauczyciela dyplomowanego, zastrzegł. Wyjaśnił, że całkowity czas pracy nauczyciela nie wzrósłby, ale z 18 do 22 lub 24 godzin wzrosłaby liczba godzin, które nauczyciel spędzałby przy tablicy. Trzeba sobie jasno powiedzieć, pewien system wyczerpał się. Zdolności tego systemu już są zerowe. I nawet gdybyśmy spełnili wszystkie oczekiwania nauczycieli, to za rok, dwa mielibyśmy kolejną sytuację taką jak dzisiaj. Dlatego mówimy o gruntownej przebudowie, mówił Dworczyk. Zaznaczył, że średnia europejska to ok. 26 godzin pensum. Namawiam do tego, żeby nie sprowadzać tej reformy wyłącznie do podniesienia pensum. Dzisiaj system, co podkreślają sami nauczyciele, jest bardzo nieprzejrzysty i w wielu miejscach uznaniowy. Wynagrodzenie nauczyciela składa się z szeregu dodatków. Te dodatki są wypłacane inne przez samorządy w sposób niezwykle zróżnicowany. Więc chodzi też o pewne uproszczenie. No i też o radykalny wzrost wynagrodzeń nauczycieli, zaznaczył. 15% podwyżki w 2019 r. Rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie prawie 15% podwyżki w 2019 roku 9,6%. Podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5% podwyżka od stycznia, skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji. Rząd przedstawił także nowy kontrakt społeczny dla grupy zawodowej nauczycieli, obejmujący podwyżki i zmiany warunków pracy. Nauczyciel dyplomowany po wprowadzeniu zmian otrzymałby w kolejnych latach,
W wariancie pensum 22H w 2020 – 6128 zł, 2021 – 6653 zł, 2022 – 7179 zł, 2023 – 7704 zł. W przypadku ustalenia pensum na poziomie 24 godzin, poziom średniej OECD, nauczyciel dyplomowany mógłby liczyć średnio na następujący wzrost wynagrodzenia 2020 – 6335 zł, 2021 – 7434 zł, 2022 – 7800 zł, 2023 – 8100 zł. Zwiększenie pensum byłoby kroczące i obejmowało cykliczne jego podnoszenie co roku, wraz z przyznaną podwyżką, aż do osiągnięcia pułapu 22 lub 24 godzin przy tablicy w 2023 roku. Zmiana oczekiwań w trakcie negocjacji. Forum Związków Zawodowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania, początkowo upominały się o 1000 zł podwyżki i obecnie postulują 30%. Podwyżki rozłożonej na dwie tury, 15% od 1 stycznia i 15% od 1 września br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność negocjowała m.in. podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 15%. Od stycznia 2019 roku oraz zmianę systemu wynagradzania, według którego pensje nauczycieli byłyby bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. ZNP i FZZ od stycznia prowadzą procedurę sporu zbiorowego, przeprowadziły referenda strajkowe. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z rządem, to 8 kwietnia rozpocznie się bezterminowy strajk. Termin zapowiedzianego protestu zbiega się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami zewnętrznymi. 10, 11 i 12 kwietnia ma odbyć się egzamin gimnazjalny, 15, 16 i 17 kwietnia, egzamin ósmoklasisty, a 6 maja powinny rozpocząć się matury.